Siemanko, dla przypomnienia, glitch na przygotowania do napadu, ale bez robienia tych misji w terenie, bez robienia tych przygotowań, po prostu firał bez przygotowań. Było na obrazku, koleś tam któryś napisał dzisiaj, nie rozumie, jest okazja pokazać to jeszcze raz z takim pomocniczym trikiem, że zapraszamy sobie znajomego do bazy, on patrzy nam na tą tablicę przygotowań, a my robimy swoje, czyli klikamy sobie tam D-padem lewo, prawo, ustawiamy sobie na tą misję w terenie, za którą trzeba, można zapłacić i klikamy X lub kwadrat, zależy czy Xbox czy PS4 i D-pad w prawo, no niemal jednocześnie, tylko ten D-pad w prawo minimalnie później. Jeżeli znajomy na swojej patrzy na naszą tablicę i widzi, że rozwinęło mu się ten czerwony pasek, że przeskoczyliśmy na przygotowanie, a my mamy komunikat, żeby zapłacić za misję w terenie, to możemy śmiało za to zapłacić. Jeżeli nie przeskoczyło, nadal jesteśmy na misji w terenie, a mamy komunikat, żeby zapłacić, znajomy widzi, że nam nie przeskoczyło, nie rozwinął się ten czerwony pasek od przygotowania, mówi nam i wtedy nie płacimy, tylko próbujemy jeszcze raz. Czyli uszykujemy sobie, ustawiamy się na misję w terenie, dajemy kwadrat lub X i D-pad w prawo, no niemal jednocześnie, z tym, że kwadratem on minimalnie później. Jeżeli nam się rozwinie ten czerwony pasek, który tu widać, a znajomy nam mówi, że się rozwinął, a my mamy tą tablicę właśnie, żeby zapłacić, to płacimy, śmiało możemy za to zapłacić. No niestety, no ten glitch kosztuje, no ale oszczędzi nam dużo czasu. Ja tu sobie ustawiam, znajomy mi mówi, że przeskoczyło mi na Avengera, to mogę potwierdzić zakup i tak następne. Przeskoczyło, widać na dole w tym drugim okienku, że mam na czerwono tę misję w terenie podświetloną, a ja mam do zapłacenia za przygotowanie, no to po prostu płacę za te przygotowanie. Potwierdzam, no te ostatnie przygotowanie, no to tą misję w terenie z tym dźwigiem wybieramy, jeżeli chodzi o Bogdana. Czyli kwadrat, D-pad w prawo, czy X i D-pad w prawo. Przeskoczyło, znajomy mówi, kupuję zakład, płacę za przygotowanie. Teraz zamykamy, wychodzimy z tego, wchodzimy w interakcję, zarządzanie bazą, tablica napadu, wyłączamy, włączamy i mamy finał.